Witam po tej krótkiej przerwie. Na tle, z tyłu za plecami mam cudowną bursztynową jaskinię w Izraelu. Nazywa się Sorek. W Sorek w Izraelu, kochani, cudowna, z naturalnego bursztynu. Wyobrażacie sobie tę energię? Mnie aż trudno po prostu sobie wyobrazić, jakie tam są energie i jakie doznania można stamtąd wynieść, przebywając tam chociaż krótką chwilę. Cudowna, uzdrawiająca energia, kojarzona też ze słońcem, z takim ciepełkiem, z miłością i tak dalej. No fantastyczna rzecz, ale oczywiście kontynuuję temat, czyli obszernie dziś o bursztynie. W magii, przede wszystkim teraz w magii, jak działa ten bursztyn? Tak jak już mówiłam, wzmacnia nasze wszelkiego rodzaju działania magiczne. Noszenie na przykład naszyjniku z bursztynów jak najbardziej, albo wisiorka. Oprócz tego poprawia naszą atrakcyjność w oczach partnera. Czyli koniecznie, kochane panie, sprawdźcie sobie naszyjnik bursztynowy i po prostu noście bursztyny, nieoszlifowane bursztyny. Przyciąga miłość, kochani. Jednocześnie w dawnych czasach też uważano, że nie tylko przyciąga miłość, ale wzmacnia również nasze doznania fizyczne związane właśnie z tą miłością. Czyli, kochani, spróbujcie. Działa, z tego wniosek, działa jak afrodyzjak. Może po prostu biżuteria bursztynowa. Może zainteresujecie się Państwo i kupicie sobie taką po prostu biżuterię. Kiedy szukamy partnera, kochani, partnerki, partnera, dobrze jest uszyć sobie taki woreczek z naturalnego materiału. Len, płótno w kolorze białym albo w kolorze czarnym. Czarny pochłania, przyciąga, prawda? Najważniejsze, żeby ten woreczek był uszyty z naturalnego materiału. Moment, coś mi tu spadło. Tak. I nosimy w tym woreczku nosimy sobie kawałek nieoszlifowanego bursztynu. Pamiętajcie o tym Państwo. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby ten bursztyn, który nosimy, był po prostu nieoszlifowany. I najlepiej właśnie uszyć sobie woreczek podczas przybywającego księżyca i włożyć tam kawałek bursztynu. Najpierw go należy oczywiście oczyścić. Możecie go Państwo oczyścić w węglu, możecie go Państwo oczyścić na przykład przy pomocy dymu, przy pomocy ognia, możecie go Państwo oczyścić w suchej soli, włożyć na jakiś czas, po to, żeby po prostu był oczyszczony i żeby nabrał naszej energii. Dopiero po tym oczyszczeniu i po uszyciu woreczka z naturalnej tkaniny wsadzamy go do tego woreczka i po prostu nosimy przy sobie. Aby zapewnić sobie również, jeżeli mamy problemy z zajściem w ciążę, to od dawnych czasów istnieje taki pogląd, to stosowali właśnie nasi dziadowie, że aby to wzmocnić, należałoby nosić na szyi amulet w kształcie królika albo w kształcie ryby z bursztynu. Po prostu to ułatwia zajście w ciążę. Od dawnych czasów kobiety stosowały te rzeczy i tak jak mówi wiele magicznych starych ksiąg, to po prostu działało, kochani. A mężczyźni, ażeby wzmóc w sobie te siły właśnie związane z poczęciem dziecka, nosili na szyi takie amulety w kształcie lwów, w kształcie węży albo smoków. Tak jak się dzisiaj by na to patrzyło, to po prostu są to energie też ognia, energie działania, bardzo silne energie związane z tymi zwierzętami mocy. W związku z tym być może, że to się właśnie w ten sposób kojarzyło i dlatego noszono te rzeczy na szyi. Te wizerunki po naładowaniu energią, czyli kobiety, na przykład jakiś wizerunek związany z królikiem bądź z rybą, jeżeli się naładuje go mocą, zwłaszcza osobistą mocą, rzeczywiście pięknie, kochani, działają. W ogóle przy działaniach różnego rodzaju magicznych, również po naładowaniu takiego przedmiotu, takiego bursztynu magiczną mocą, wzmacnia się właśnie nasze te magiczne siły. Ale to jeszcze nie wszystko, kochani. Ja jeszcze mam do powiedzenia Państwu bardzo, bardzo dużo. Jeśli chodzi o bursztyny, taki jeden kamień, kochani, a ile ja już gadam? Ponad pół godziny, prawda? Czyli
Jeszcze jedna sprawa, że podczas porodu w dawnych czasach, kiedy kobieta rodziła dziecko, palono bursztynowy proszek. Oczywiście kadzidełek być może w takiej formie, jak w tej chwili nie było, natomiast palono bursztynowy proszek, aby wspomóc rodzącą. Myślę, że na jakimś węgielku albo na czymś, co się żarzyło, po prostu palono w izbie, w której rodziła kobieta, bo wiadomo, że wtedy nie rodziło się w szpitalach, bo wtedy jeszcze szpitali nawet nie było, czyli rodzono w domu i palono, żeby wspomóc rodzącą, po prostu bursztynowy, kochani, proszek. Jeżeli chcecie wzmocnić siły swoje, mili Państwo, noście koniecznie bursztyn. Jeżeli chcecie mieć sukcesy w swoich transakcjach biznesowych, w transakcjach związanych z żywiołem ziemi, w transakcjach pieniężnych, noście przy sobie bursztyn. Jeżeli chcecie poprawić swoją kondycję finansową, noście przy sobie bursztyn. Jeżeli chcecie przyciągnąć miłość, również noście bursztyn. Jeżeli potrzebujecie materii i sukcesów w tym dziedzinie, oczywiście też noście bursztyn. I w dawnych czasach również dodawano bursztyn, ten drobny, mielony taki bursztyn, dodawano do ziół, żeby wzmocnić działanie tych, kochanie, ziół, czyli efektywność ziół, na przykład przy okadzaniu lub wprowadzaniu tych fajnych, dobrych, pozytywnych rzeczy, pozytywnych energii. Przy każdym rytuale w dawnych czasach, jeżeli uczestniczyły w takim rytuale zioła, również łączono je po prostu z proszkiem bursztynowym. I teraz jeszcze jedna sprawa, a mianowicie bursztyn, kochani, i zdrowie. Jak działa bursztyn, jeśli chodzi o nasze zdrówko, o wszystkie te procesy zdrowotne? Przede wszystkim, jak już wspomniałam, bursztyn, noszenie bursztynu, palenie kadzidełek bursztynowych wzmacnia nasze siły samoleczące i wspomaga, tak jak mówią nasi przodkowie, przy bardzo wielu chorobach. Tak jak oni tam wypowiadają się, to właściwie prawie przy wszystkich chorobach. Czyli nic nie szkodzi, jeżeli Państwo po prostu się leczycie, żebyście się wspomagali kadzidełkiem bądź proszkiem bursztynowym. Ale nie tylko, bo na przykład noszenie również przy sobie takiego bursztynu od czasu do czasu, pamiętajcie, musicie go umyć, oczyścić, ponieważ to jest coś takiego, że on bardzo pięknie gromadzi, pochłania te negatywne rzeczy. Ale jeżeli to tak zostawimy i nie oczyścimy tego bursztynu, jeżeli tak dużo już się tych energii negatywnych na nim zgromadzi, po pewnym czasie on będzie oddawał z powrotem te negatywne rzeczy. W związku z tym, kochani, tak mniej więcej po tygodniu, dwóch gromadzenia takiego, czyli noszenia takiego bursztynu, należy go oczyścić, zwłaszcza wtedy, kiedy służy nam do uzdrawiania, zwłaszcza wtedy, kiedy służy nam do samoleczenia. Pamiętajcie o tym Państwo, żeby go często czyścić. Tak już ten bursztyn ma po prostu. Odbiera negatywne wibracje z ciała, dlatego trzeba go czyścić, żeby z powrotem po pewnym czasie, jak go nie oczyścimy, nie oddał nam tych negatywnych rzeczy. I co się robi z tym bursztynem przy samoleczeniu? Kładziemy taki bursztyn nieoszlifowany bezpośrednio na te fragmenty, na te części ciała, które są związane z chorobą. Czyli na przykład mamy problemy ze stawami, kładziemy go na stawach, prawda? Trzymamy go, bardzo często go kładziemy. Jeżeli mamy problemy na przykład ze stawami, to możemy, są takie dłuższe skarpetki, na przykład z kolanami, jak mamy problemy. Możemy sobie naciągnąć na kolana, bądź takie opaski kupić sobie na kolana i włożyć tam pod tą opaskę po prostu bursztyn, pod jedną i pod drugą. Wtedy on będzie wyciągał te wszystkie negatywne rzeczy, tą energię choroby właśnie z tych naszych stawów. Jeżeli mamy problemy na przykład z gardłem, po prostu sobie wieszamy tu bezpośrednio na gardle. Jeżeli mamy problemy z tarczycą, oczywiście też sobie w tej okolicy wieszamy. Po to właśnie, żeby doznać samoleczenia. Kładziemy bezpośrednio na te wszystkie obszary ciała, które po prostu wymagają leczenia. I
Jeżeli na przykład jest nam zimno, jeżeli mamy jakieś dreszcze, to przy właśnie takim uczuciu zimna bursztyn, jeżeli położymy sobie gdzieś albo potrzymamy w dłoni, to po pewnym czasie zorientujecie się Państwo, że on promieniuje takim fajnym, bardzo delikatnym ciepełkiem, ale po prostu promieniuje. Jak już mówiłam o dzieciach, na szyi dziecka wieszamy taki sobie sznurek bursztynów lub wieszamy jeden kamyk. Na przykład w dawnych czasach tak stosowano, kiedy dzieci właśnie wyrzynały im się ząbki, to w dawnych czasach dziecku dawano na jakimś rzemyku do gryzienia po prostu kawałek nieoszlifowanego bursztynu. Bursztyn, tak jak już mówią mądre księgi i teraz nawet czytałam wiele takich rzeczy, mówi się tam, że na 100% pomaga, jeżeli boli nas ząb. Czyli co pomaga? Takie kładzienie sobie tam do jamy ustnej, ewentualnie gryzienie, że często dawano dzieciom też do tego, żeby sobie tak gryzły. Oczywiście nie rozgryzły, żeby tego nie rozgryzły, żeby tego nie połknęły. Natomiast takie małe dzieciaczki przecież tego do końca nie gryzą. Tak kiedyś było, tak dawano. No teraz to by trzeba było się upewnić, że to jest, kochani, bezpieczne i ewentualnie w ten sposób. Ale możemy nacierać po prostu okolice właśnie ząbków, kiedy dziecko ząbkuje, prawda? Najpierw go oczyścić, żeby był czyściutki i potem delikatnie nacierać, dotykać te wszystkie miejsca, jeżeli dzieciaczek ząbkuje i po prostu jeżeli płacze. Od dawnych czasów stosowano bursztyn do uśmierzania bólu zębów. Leczy również drogi oddechowe, czyli jeżeli mamy problemy z drogami oddechowymi, to jak najbardziej, kochani, możemy zastosować. Czyli tu sobie gdzieś bardzo dobrze działa po prostu taki wisiorek z naturalnych bursztynów, prawda? Przy astmie, przy bronchicie również dobrze jest zastosować, bo po prostu leczy te sprawy. Wzmacnia również, tak się mówi, funkcję wątroby. No ale to, kochani, to już musielibyście po prostu na sobie wypróbować, jeżeli mielibyście z tym problem. Łagodzi infekcje, łagodzi gorączkę, bóle woreczka żółciowego. Mój Boże, no wszechstronnie działa. Po prostu taki kamyk, nieoszlifowany kamyk, a działa tak cudnie, właściwie bez żadnych skutków ubocznych, prawda? I działa wszechstronnie. W schorzeniach oczu również w dawnych czasach stosowano bursztyn. Do leczenia schorzeń, z chorób pęcherza też jak najbardziej. Przy reumatyzmie, to już mówiłam, bóle uszu też jak najbardziej. Krwawienia z nosa nawet też leczona. I pomaga, tak jak już mówiłam, przy problemach z tarczycą. Co robi się jeszcze z bursztynem? Kochani, nalewkę bursztynową, prawda? Czyli zalewa się wysokoprocentowym alkoholem co najmniej na 7 do 10 dni, stawia w ciepłym miejscu i najlepiej właśnie ten taki proszek tak zwany bursztynowy, czyli te bardzo drobne bursztynki, wkłada się do jakiegoś naczynka, do małej buteleczki z korkiem, zalewa się alkoholem bardzo mocnym, czyli tym 90-ilość procentowym, zostawia się na 7-10 dni, codziennie się wstrząsa, po tym czasie przecedza się i kochani, te drobinki bursztynu można użyć następny raz, znowu wykorzystać do sporządzenia takiej nalewki. Mamy tą przecedzoną nalewkę i przy różnego rodzaju problemach po prostu naciera się. Przy bólach głowy naciera się skronie, głowę. Przy problemach reumatycznych też się naciera chore stawy. Przy bólach mięśniowych tak samo. Właściwie zastosowanie jest wszechstronne. Jeżeli boli wątroba, to też w tej okolicy wątrobowej dobrze jest po prostu natrzeć. Przy zawrotach głowy jak najbardziej. Również i tył głowy można natrzeć. Bóle uszu. Można po prostu wziąć wacik, umaczać w tym i po prostu przyłożyć sobie albo delikatnie tam w środku natrzeć, potem włożyć suchą watkę, żeby to wszystko rozgrzało i żeby te cenne lecznicze właściwości z tej nalewki bursztynowej przeszły do naszych uszu, a że bursztyn działa przeciwzapalnie, również taka nalewka też, kochani, działa przeciwzapalnie. Proszę pamiętać, że łagodzi infekcję, łagodzi gorączkę, czyli jeżeli mamy problemy z drogami oddechowymi, to taką nalewką też dobrze jest natrzeć się tu z przodu, dobrze też szczyty pleców również natrzeć z tyłu, powtarzać to kilka razy. Dobrze jest też przy problemach właśnie przeziębieniowych zrobić sobie taką nalewkę i nacierać sobie
2-3 razy w ciągu nocy albo w ciągu dnia, jeżeli leżymy w łóżku, po prostu podeszwy stóp i zakładać na to grube, ciepłe skarpety, najlepiej bawełniane bądź wełniane. Wtedy szybciej dojdziemy do zdrowia, szybciej dojdziemy do odpowiedniej kondycji po prostu. Astrologicznie, bo już właściwie kończę, kochani. Cały czas opowiadałam Państwu o bursztynie. Mam nadzieję, że temat wyczerpałam. No może nie do końca, ale powiedziałam Państwu bardzo dużo na temat bursztynu i mam nadzieję, że zachęciłam Państwa do tego, żebyście w swoich zbiorach koniecznie mieli bursztyn. Koniecznie nim się posługiwali przy tych wielu problemach. A jednocześnie, jeżeli chcecie Państwo wzmocnić swoją wrażliwość metapsychiczną, taką wrażliwość związaną właśnie z takim rozwojem magicznym i tak dalej, swoją wrażliwością, swoim jasnowidzeniem, to też dobrze jest stosować bursztyn. Co prawda jest wiele kamieni pomagających nam rozwinąć tą naszą intuicję, ale jednym z nich jest właśnie bursztyn. Astrologicznie bursztyn kojarzy się przede wszystkim z lwem, wiadomo, jego planetą jest Słońce, kojarzy się z Panną, czyli z Ziemią, z kopalinami, ja bym to też tak skojarzyła jak najbardziej, i z bliźniętami, czyli z symbolem powietrza również, z wszechstronnym też działaniem, z bliźniętami, czyli z wszechstronnością, jednocześnie też z powietrzem, bo po prostu to też pięknie działa, jako na przykład kadzidełko bursztynowe, które tworzy oczywiście leczniczy dym. Kochani, i to by było tyle, jeśli chodzi o bursztynki. Pomyślcie, czy niedobrze byłoby właśnie zacząć się interesować nimi, czyścić pomieszczenia, wprowadzić do swojego świata w postaci biżuterii, korali, kolczyków. Kolczyki też pięknie działają, kochani. I zobaczcie Państwo, jeżeli mówi się, że bursztyn wzmacnia miłość, przyciąga miłość, prawda? To jeżeli połączymy na przykład bursztyn, oprawimy w srebro, no to też jeszcze cudowniej będzie działać. Srebro kojarzy się z miłością. Srebro kojarzy się z boginią Wenus. Jeżeli połączymy to z bursztynem, to jego działanie będzie o wiele bardziej jeszcze silne. Czyli nośmy po prostu biżuterię też srebrną, w której będą bursztyny. To też przyciąga różne fajne, fantastyczne energie. Tyle by było, jeśli chodzi o energię bursztynu, którym warto się zainteresować. Mam nadzieję, że Państwa zachęciłam do tego. I teraz co? Otóż, kochani, też od czasu do czasu opowiadam Państwu o drzewach, które są Państwa drzewem mocy. Są to drzewa związane z Waszym miesiącem urodzenia, dniem i miesiącem urodzenia. Właściwie związane są przede wszystkim z dekanatem, czyli jakbyśmy podzielili miesiąc Państwa urodzenia na 3 razy po 10 dni, prawda? Mniej więcej tak, to właśnie ten czas między 23 grudnia a 1 stycznia jest związany z drzewem, które nazywa się jabłoń. Jest to jabłoń zimowa. I osoby, które urodziły się właśnie w tym czasie, ich drzewem mocy jest jabłoń zimowa. To bardzo piękne, fajne drzewo. Drzewo tak naprawdę w Europie uznawane za drzewo niezwykle magiczne, mające wiele cudownych działań, zwłaszcza owoce właśnie z niego, prawda? Dla chrześcijan jabłka nie tak dawno stały się symbolem jednak mimo wszystko grzechu pierworodnego. Wokół pnia jabłoni przecież mówi się, że jest owinięty wąż, prawda? Był owinięty wąż, kusiciel, który namówił Ewę do skonsumowania owocu, do zjedzenia i zerwania tego owocu. A tak naprawdę to
Z dawnych wieków jabłoń zastąpiła po prostu w świętej księdze, w księdze rodzaju figowiec. Kiedyś była mowa o figowcu. Trudno mówić o figowcu w raju, jeśli chodzi o chrześcijan i Europę, gdzie po prostu u nas figowiec nie występuje. W związku z tym figowiec zamienił się po prostu w drzewo rajskie, w drzewo jabłoni i stąd właśnie w tej wielkiej, pięknej, świętej księdze jest o nim mowa. Jedną z greckich mitów natomiast opowiada o jabłoni również, a przede wszystkim opowiada o Eris, o takiej bogini niezgody, która się nazywa boginią Eris, bogini niezgody, chaosu i nieporządku. I właśnie ona, pamiętacie Państwo tą legendę o Parysie i o trzech boginiach, o Herze, Atenie i Afrodycie, gdzie właśnie Eris pojawiła się nieproszona któregoś dnia, tak mówią o tym mity greckie, pojawiła się któregoś dnia na przyjęciu i rzuciła, na którym były zaproszone trzy boginie, Hera, Atena i Afrodyta, i rzuciła między nie jabłko. Jabłko, na którym był napis dla najpiękniejszej. Boginie nie mogły porozumieć się, która jest najpiękniejsza, w związku z tym poprosiły Parysa o to, żeby rozstrzygnął, która jest najpiękniejsza. Parys wybrał oczywiście Afrodytę i od tamtego czasu jabłko stało się takim jabłkiem też niezgody, ponieważ inne boginie czuły do Parysa żal. Afrodyta obiecała mu, że w nagrodę za to, że uznał ją najpiękniejszą, dostanie od niej w nagrodę najpiękniejszą kobietę świata za żonę, czyli piękną Helenę. Parys był synem króla Priama, natomiast Helena była już mężatką, była żoną Menelaosa. No i niestety stąd wywiązał się konflikt, ponieważ Parys porwał piękną Helenę, obiecaną mu zresztą przez Afrodytę i od tego, od kobiety i od jabłka niezgody rozpoczęła się wojna niestety. Stało się porwanie Heleny, stało się bezpośrednią przyczyną wojny trojańskiej. Widzicie Państwo, kobieta i jabłko. Od dawnych czasów tak było odtąd i te jabłko stało się taką właśnie, taką przyczyną właściwie, praprzyczyną wojny i konfliktu. Bogini Eris, jeżeli jako ciekawostkę podam Państwu, bogini Eris posiadała takie dwie manifestacje, czyli takie dwa znaczenia, jeśli chodzi o nią. Można by było powiedzieć, że Eris posiadała nie Iris, bogini jutrzenka, nie tylko Eris, posiadała dwa oblicza. Pierwsze to było takie bardzo groźne jej oblicze i to oblicze było związane przede wszystkim z taką niezgodą, destrukcją. Wprowadziła niezgodę i destrukcję właśnie między te boginie, prawda? Ona jest kojarzona z taką destrukcją, niezgodą, która wywołuje wojny. Jak widzicie Państwo, niestety wywołała wojnę. I druga destrukcja, znaczy ta drugie oblicze, też groźne, ale takie łagodniejsze. Związane jest z tym na przykład, że dotyczy to twórców. To jest taka niezgoda twórcza związana ze współzawodnictwem. Też jest z tym związana po prostu Eris. A taka niezgoda twórcza, kochani, co tam dużo mówić, działa korzystnie, bo pobudza do działania. I właśnie opiekunem państwa, osób, które urodziły się właśnie w tym czasie, jest to nasze jabłko, to cudowne jabłko. Oczywiście jest jeszcze jedna legenda, która mówi o tym, że w ogrodzie Hesperyd, czyli strażniczek takiego zachodzącego słońca, rosły cudowne jabłka, jabłonie i cudowne jabłka. I kto spożył takie jabłko, stawał się nieśmiertelny. Te złote jabłka zapewniały nieśmiertelność. W związku z tym, kochani, to wasze drzewo, czyli jabłoń, kojarzy się z długowiecznością, z dobrym zdrowiem też, z symbolem drzewa życia oczywiście. I ja już nie będę się tutaj, bo mam za mało czasu, wgłębiała na przykład w to, że
Król Artur i Avalon, Kraina Jabłek, też jest z tym związana, z pięknym, świętym jabłkiem, z jabłkiem magicznym, z jabłonią magiczną. To od tamtych czasów te wszystkie legendy mówią o tym, że jabłoń to jest święte drzewo, że jabłoń i owoce jabłoni, czyli jabłka, to są cudowne owoce, niosące ze sobą różnego rodzaju energie, związane też z nieśmiertelnością, z tym, co zakryte, z mądrością, z wiedzą, z tymi wszystkimi fajnymi energiami. To od dawnych czasów nawiązywano kontakty z tamtym światem przy pomocy jabłek. To przecież Samhain, czyli 31 października na pierwszy jest związany z zakopywaniem jabłek w ubitej ziemi jako pożywieniem dla dusz zmarłych. Czyli jabłoń, kochani, wasze drzewo opiekuńcze, jabłoń, jabłka, to są niezwykłe, magiczne drzewa, pełne ukrytej przede wszystkim energii. Jabłko, jest taki rytuał też, kochani, z jabłkiem, żeby przyciągnąć miłość. Bierzemy jabłko, trzymamy go, wyjmę, trzymamy go bardzo długo w dłoniach. Jeżeli chcemy przyciągnąć miłość, chcemy, żeby partner się w nas zakochał tak naprawdę, bierzemy jabłko, piękne jabłko, czerwone, piękne, myjemy go, potem go trzymamy w dłoniach po to, żeby energia z dłoni przeszła do jabłka. I tak trochę go trzymamy, ja myślę, że tak z 15 minut, z takimi pozytywnymi myślami i z taką wizualizacją, że to wszystko, co jest w nas, ta miłość, taka wielka potrzeba miłości, czułości, tych wszystkich dobroczynnych energii, przechodzi z naszych rąk, z naszego serca, z naszych rąk wprost do jabłka. Jeżeli poczujemy już energetycznie, że te wszystkie fajne rzeczy przeszły do tego jabłka, kroimy go na pół, kochani. Oczywiście to mówię o wtedy, kiedy mamy już partnera i dzielimy się z partnerem. Dajemy tą drugą połówkę po prostu do skosztowania naszemu partnerowi po to, żeby wzmocnić tę energię miłości, po to, żeby przyciągnąć miłość, po to, żeby te wszystkie rzeczy powiększyły się przede wszystkim w naszym życiu. Oczywiście w magii miłosnej są też inne rzeczy związane z jabłkiem. Trzymamy również jabłko tak długo, aż poczujemy, że jest ciepłe. Tak długo, aż będzie ciepłe. Tniemy go na pół, kochani. Tniemy go na pół. Smarujemy go kwarcem też, takim minerałem, kwarcem różowym, dotykamy do tych dwóch połówek kwarcem różowym, tak go nacieramy, potem zawiązujemy to z czerwoną nitką i zakopujemy w ziemi po to, żeby przyciągnąć miłość do naszego życia. I cały czas wizualizujemy właśnie podczas zakopywania, że przyciągamy miłość do naszego życia. W tej chwili ziemia jest twarda, chociaż nie jest twarda, kochani, ponieważ są roztopy. Można by było to jeszcze przy wzrastającym księżycu przyciągnąć taką miłość do naszego życia. W dawnych czasach było również coś takiego, że żeby się pozbyć brodawek, to również przecinano jabłko na kilka części, smarowano brodawki, czyli te kurzajki tym jabłkiem, potem też zawiązywano czerwoną nitką na trzy supły i zakopywano w ziemi. To możecie zrobić Państwo już po prostu, jak będzie cieplej. Zakopywano w ziemi. I stare księgi mówią, że jeżeli jabłko po prostu zgniło, przemieniło się w matce ziemi, wtedy znikały kurzajki. To był też bardzo stary sposób związany właśnie z magią jabłka. Kochani, jest wiele tych sposobów oczywiście. Ja będę Państwu jeszcze kończyła we wtorek o tym jabłuszku i o magii jabłkowej, ale pamiętajcie, że możecie wykorzystać to po prostu do tego, żeby przyciągnąć miłość, wzmocnić miłość i pamiętajcie, że wasze drzewo jest niezwykle silnym drzewem, energetycznym, pełnym takich fajnych rzeczy, pełnym magii. Jest wiele rytuałów związanych z jabłkiem. Ja myślę, że dobrze mieć
fajnie mieć takiego opiekuna. Oczywiście jeszcze nie scharakteryzowałam tego drzewa jako jabłoń, bo jest związane też ze znakiem koziorożca, ale po prostu, kochani, ja nie zdążyłam, ale kochani, mamy następny tydzień, następny wtorek mamy i ja serdecznie Państwa zapraszam. We wtorek dokończę nie tylko o magii związanej z jabłkiem i z jabłonią, ale powiem też króciutką, opowiem Państwu króciutką charakterystykę związaną z osobami, których patronem jest po prostu jabłoń i jabłko. Ile jeszcze mamy czasu? Mamy minutkę. Pamiętajcie, kochani, że ja serdecznie zapraszam. A za dziś powolutku zaraz zacznę się z Państwem żegnać. Mam nadzieję, że podobało się Państwu, że włączyłam do zielnika magiczne kamienie, magię kamieni. W każdy czwartek będę następny kamień omawiać, a to są niezwykle fajne rzeczy. Kamień tak naprawdę jest naszym sojusznikiem, pozwala nam osiągnąć wszystko to, czego chcemy. Za dziś dziękuję, zapraszam wieczorem o 19:00. Do zobaczenia, kochani.